Ej, to jest Synchro Classic, co? Tak. Italia, naprawdę. Italia nam idzie. I najlepsze jest to, że gdy komentowałem właśnie poprzednią serię K-Core, bo miałem okazję zrobić to w ramach ćwierćfinału, Synchrof, no naprawdę, jak terrorysta, biegał po każdej linii, wchodził cały czas z gankami, ja mówię, ten gość wygląda jak Malrang ze swoich najlepszych czasów, naprawdę, taki styl, po prostu robisz trzy kampy, gank, wjazd. Ogólnie Rel jest dużo silniejszy od Nautilusa jako support, więc podejrzewa się, że wbiją pierwszy, drugi i już widzę, atakują. No chyba i zabijają Kalistę, proszę bardzo. No jest, w sumie będzie podejście, będzie walka, Orianna na flance. Chyba są spóźnieni, aczkolwiek chodzi Camillus, ale zatrzymany przez Targamasa. Świetnie, aczkolwiek Targamas musi uciekać. Dobry Shockwave i Tuki dalej pogoni za przeciwnikami. Jest Ragnar z kozłem, jeden, drugi, proszę bardzo. No i bez szans, Saken na ucieczkę, Kalistę także bez błysku, czy Linkas go trafi? Ohoho, próbował sprediktować, ale to się nie udało. No, najsilniejsza postać tego zespołu. A Jezu, tak mam wrażenie, że nie do końca się odnajduje. Tak samo jak Targamas też się nie odnajduje tutaj na rzece. On się zgubił, a odnaleźli został go przeciwnicy. Odnaleziony, tak. Tak, proszę bardzo. Odkryliśmy wielkiego morskiego giganta, który... Tutaj bardzo dobre, co się dzieje. Nawet jeżeli on zginie, Karuchar, a będzie jeden za jeden, to jest bardzo dobre, bo zobacz. Długo się męczą. No i nie, nie udało się tym razem. Synchrof, brać nogi za pas, albo walczyć. No, zobaczymy. Saken, ta teleportacja zbyt późno i w tej walce drużynowej. Ojej, Jezu, on kompletnie nie przyjmuje obrażeń, ale wskakuje Kabo. Kabo z eliminacją i K-Corp może pogonić. Wyłapią także Ragnera. Ale nawet to Targamas to przeżyje. Bardzo Synchrof i Karuchar bardzo dobrze zagrali, bo Jezu, on trochę za agresywnie. Ulti i lecimy do przodu, jak mamy na Shora. Tak się... To nie ma sensu. Mamy na Shora, można robić teamfight, są silniejsi, też zgadzam się z tym, ale nie trzeba aż tak agresywnie i zobacz. Synchro ucieknie z tego. No spokojnie, to jest Renekton, prawda? Uf. O, jednak chyba nie. No rzut za trzy od Linkasa. Proszę bardzo, złapał tutaj przeciwnika. No, bo ja tu, jeszcze tego ostatniego patcha nie czytałem. Jak to jest z tą postacią, tamtą czy siamtą? Zobacz, mówiłeś o serii? Ona nie jest już problemem. Miało być ciężko, a jednak nie. Nawet jakby mogła zabierać te tarcze, to tutaj by nie przeżyła. Nie, nie ma o czym gadać, Targamas upadnie. Ależ przyspieszyli! Wydaje się, że jednak tych tarcz nie zabiera, bo tak by chyba uciekła. Chyba tak, chyba właśnie dobrze mówisz. I co, czy to koniec gry nagle będzie? Na pewno inhibitor wezmą, ale spójrz na Kabaszara. On zabrał całą falę minionów ze środka. I wilki jeszcze, co on robi o tych wilkach? Wracaj, chłopie! No nie, to jest kanty dalej brać. Bardziej mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że Synchrof nie ma błysku. Nie, Synchrof ma jakiś plan na pewno? Jednak nie wiem. Bardziej właśnie o tej przewadze. Słuchaj, chyba... może ci udowodni, że to dobrze zainwestowane były pieniądze i o gra pięciu przeciwników. Chyba udowadnia, że jednak nie i będzie złapany, ale to też... Okej, to jest wiadomo... No dobra śmierć, problem tak się jest zwykle taki, mówić. Że ma bardzo wysoki poziom i im większy poziom masz, tym więcej dajesz expa. Go nie ma, nie wie, że tam jest ward nad siebie. Oho, startują wejście od Ragnera! Co się stało z Targamasem? On po prostu wyleciał w powietrze i to jest... To by było na tyle z tego teamfightu. Wow. Oleż mocno łupnął. Czy na tym się zakończy, czy Saken bez flesza? No właśnie, kolejne zabójstwo dla drużyny Go i to będzie Nashor. Jestem ciekawy, czy Kuba będzie próbować stylować, czy może po prostu stradujemy, że smoka. On nie zagrozi, prawda? Takie na zone, czy takie, żeby wyeliminować rywala? Kalistę upada! No nie, ten młodzik w tej gierce mega strzałkował. Znowu flash dostępny i tego nie używa. Okej, akurat teraz już załóżmy, że ta gra była przegrana, ale to na bocie wcześniej naprawdę mnie trochę zabolało, że na drugim poziomie to zrobił. No, już pal liko teraz, ale tak jak mówisz, słaba rozgrywka po stronie Kalistę, słaba także po stronie Sakena. Dwójka kluczowych zawodników od K-Corp zaspała i pomimo tego, że Kabożar prezentował nam naprawdę solidną formę i wielką przewagę, ten rynek to... Braum, Nautilus, ale brakuje Alistara w jego wykonaniu. Nad tym muszę pracować. Wy nie lubicie tych udziwnie. Najlepiej jakby ligę zresetować, sezon piąty, i wracamy. To znaczy, będzie ganianka po lesie. Kabocza raczej z tego nie ucieknie. Aczkolwiek, zobaczmy. Czekaj, on nie musi uciekać, oni będą odwracać. Kto to wygrywa? Kto jest silniejszy? Kaposer wchodzi, solo-bolo. Kuba, uciekaj! Oj, nie! Ej, tak, 2-1 raczej będzie. Ale tam sierpem mu tak przyłożył. Linkas jeszcze próbuje uciec. Czy będą obrażenia? Ach, ja... Masmajta! I... Czy to da coś, cokolwiek? Jeszcze jest. Jeden. Każdego coś dobrego, dokładnie. Coś znajdzie. Dokładnie, ten lepszy team comp, ale zobacz, będzie walka. Są te peki. I do samego środka. Nie trafił tego huka Targamas. No, nie udało się.
Jest Kabosar, ale kto to zwycięży? Dobre poglądy, dwie osoby, jedna Klinka słapie reset i wskakuje dalej. Jezus z dobrą pozycją. Oczywiście Renekton nadal sieka na lewo i prawo, ale nie może tego robić w pojedynkę, ale nie aż tak długo. Myślisz, że... Smog w takim momencie tylko dodatek tak naprawdę, okay. Powiedział jeszcze w tej fazie gry. Jak już mówimy, kiedy używamy na przykład trzy smoki albo... Czy są trzy, mają solo, to masz dwa smoki. I tego smoka zabierzesz, nawet jak dwie osoby zginą, to ten smok był jednak ważniejszy. Wejście od Camilliusa, podąży za nim od razu Ragnar. Do tego jeszcze Talia, która domyka całą sytuację. Ej, naprawdę dobrze zagrane jest to przy Stingo. Nie będzie wielkiego zagrożenia w związku jest z Geraldem. Jest Kabocza, odpali Erkę. Ale inicjuje w niego Linkas, tylko co się dzieje? Synchrowa to Linkas zabrał jego na dwóch frontach rozgrywana ta walka. Geralt finalnie zesmajtowany przez Linkasa, który próbuje uratować Camilliusa. No, ale to chyba nie ucieknie. To będzie baranek ofiarny. Kajsa właśnie zakupiła drugi przedmiot, ale też go nie miała. Zobaczmy. Kalista agresywnie z ulti. A co z tym? Co to za tepek? Halo! Ragnar! Tepek! Gdzie on poleciał? Na pata! Solo bolo! Co tu się dzieje? Kompletny chaos! No ale dobra, Ragnar już znalazł tego tepeka! Jest Camilius! Aczkolwiek walczy też Kabosar. Spójrz na tego Renektona, jaki on jest potężny! No ale trójki nie wytrzyma, prawda? Targamas! Pomóż mi, bracie! Targamas, ratuj! Tak, krzyczy Kabosar! I wiesz co? Targamas go uratował. Nie na długo! Chyba nie. Chociaż, ej, on sam chce się bić dalej! Ten Renekton, no strasznie się na postać, naprawdę. Mam wrażenie, że już kiedyś byliśmy w tej sytuacji, w której Talia atakuje tę dwójkę na bocie, a drużyna przeciwnika robi Barona, ale teraz teleportacja szybciej! Wchodzi w to wszystko Camilius, podąży za nim Ragnar! O mój Boże, ależ podbicia! I ta walka drużynowa powinna trafić na konto Team Go, prawda? Kabosar walczy! Może Kabochard? No nie, ile miał sił! Jeden V4 i tak jedno zabójstwo dla Kabocharda, ale no, nie ma co zbierać, tylko teraz gonimy. Gonimy. Jest Kalista. Zobacz! No co robi? Od razu Kalista. Ale myślałem, że może uniknie stuna i jeszcze krówkę z sobą weźmie. Ale zobacz, jest to Ace. Czy bez Kajsy mogą zrobić Barona? Dokładnie. Nie dodziować. Proszę bardzo, Ragnar szuka i podbija Sakena po raz kolejny, tylko tym razem nie jest tak łatwo Saken go eliminować. Ale zbyt głęboko. Lukas, popatrz. On też upada w tym wszystkim. Lukas zbejtowany. Jest shutdown i ta walka drużynowa dobrze wygląda dla ekipy K-Corp. Kalista rozpędzony, strzela dalej. Czy ktoś jest w stanie zadawać mu obrażenia? Niekoniecznie. Ta Zeri zbyt mocna elektryzuje swoich przeciwników. I to by było na tyle. Ragnar jeszcze z flashem do przodu. Trochę za starzy. Ragnar ma tak. Podbij, Klinka! Ale za daleko. Kajsa nie chce wejść, nie zobacz. Czeka. Czesu na idealny moment. O, nie wiem, czy on tam nadejdzie. No i właśnie, jest już z tym Linkas, widzisz. Widzisz, bo tak Malphite wchodzi i on wchodzi i myślę, że Kajsa leci za mną, ale... Zjedzą, zaraz, poczekaj. Ale chyba nikogo nie zaskoczył, nie trafił. Oho, aczkolwiek Ragnar robi robotę, ale Saken bardzo głęboko, on wyeliminuje Rzezu w tym wszystkim. Linkas również podzieli jego los, Kalista upada, no i kto zwycięży w tym wszystkim? No Kamil, lecz się. A nie, Linkas żyje, Linkas przeżył. A co Kamil, lecz się. Ale co zrobił Camillus w tej walce? Gdzie są obrażenia? Czy Talia robi cokolwiek? Camillus solo przegrał grę. Oj, robi. Spójrz na to. Zinkrow, Targamas próbuje jeszcze to uratować, jest Camillus na miejscu, jest Viego, gdzie są resety, wreszcie eliminacje i to będzie Y! Team Go kompletnie wymazuje, K-Corp! Pustuje. Ta Talia potrafi łupnąć tym kamulcem. O, od razu Camillus. A co z Targamasem? Oni się pogubili kompletnie. On się nie cacka w tańcu. To jest jeszcze ultimate od Malphite'a. Odrzucają, albo jeden, albo drugi. No Kalista goni z ulty i... O nie! To może być koniec, ale Saken, jak Saken! Ratuje tę sytuację, niekoniecznie jest w zonie od Rzezu, jeszcze flaszuje do tyłu, ale to nie starczy! No i w tym wszystkim K-Corp, oni się rehabilitują, oni odpowiadają w wielkim stylu, gdzie są obrażenia? Attila u mnie w drużynie, on tam właśnie ogląda poradniki, strasznie szybko układa. Ale zobaczmy, Camillus... O Boże! Zniszczone i naprawdę nie wiem, jak ta gra ma się wymknąć spod kontroli dla Jakuba. No może właśnie w taki sposób wchodząc zbyt głęboko, Kabosher. Masę obrażeń. Leci ulti do Jezu, Kalista przez ścianę, jest huk. Nikt mu nie pomógł, ale tam jest błysk. Dlaczego nie został zagrany dalej? Zobacz, on szuka, wszyscy są low. Oho. Oj, naprawdę są low. Saken, Targamas, mogliby tutaj wszyscy upaść. Jest jeszcze Zinkrow, jest blisko Targamasa, MVP tej walki. Świetny zero w tej fajce, naprawdę. Praktycznie wszystkich wyczyścili. No jeszcze przy życiu jest Ragnar, Tukwile i Camillus. Powiem ci, że ja takim fanem Targamasa do końca nie jestem, aczkolwiek mechanicznie gra naprawdę dobrze. To jest bardzo dobry support mechaniczny. No i spójrz,
Kolejny haczyk, kolejna kotwica, którą chce wejść do przodu, tak samo jak i Kalisse z Ultimate'em. Dlatego wybierają Zeri. Gdy ona się doskaluje, gdy on sięgnie po tą postać. Widziałeś Ragnera po grze, wziął słuchawki, rzucił je na ziemię. Spójrz na Sejuani z Leoną, dobrze współpracującą, w tym ale wszystkim Renekton. Na to jak na solo na competitive, takie do starych dobrych czasów. I do tego wszystkiego odpowiedź Jackson. No i Kabocza w końcu, tak? Mówiłem, że on kiedyś grał tymi Kerry, ostatnio tylko tankami i z kamienia. Ale Lenka, zobacz, on już trochę tutaj, on kampy traci, on musi wejść. On się już pokazał. Targamas nie trafi. Co tu się dzieje? Zincraft się pokazał, ale eliminacja i tak skończy na koncie Lenkasa. No i zobacz, będzie Dive for 2. Szósty poziom od Rzezu. Szukają. O tym zapomnieć. Kalista ma flesza, ale Targamas... Rzezu również ma flesza. No nie, takie rzeczy dzieją się na solo queue. To jest Vayne, która w 8 minucie zgarnia double killa. Stąd rozgrywkę ze wszystkich, które dotychczas oglądaliśmy. Poprzednie dwie wyrównane na maksa. Ale ta... Zobacz, jak na razie zobacz, jak spodziewałem się dzisiaj Cinkrofa. Bardzo dobry one shot. Tak, bo Rzezu zgarnął agro od wieży, ale wjeżdża tutaj Cinkrof i Targamas przeżyje. I właśnie tutaj Ragnar agresywnie podszedł. Zobacz, tepek na plecy. A no, Kalista jest martwy. Kalistę. Żegnaj Kalista. On chyba wie, on prawda? On zmieniony już, żeby... On nie widzi tego tepek. On dasza, żeby skrywać wave'a, bo gdy miał... to był ci przez ścianę tą tutaj grubą taką. Tak, tak, do tak. Co się dzieje na topie? Rzezu z kolei dajwuje Cabo Sharda. Czekaj, to nie, Leona ma asystę, już chybałem, że jeden na jeden. Tak, to było dwóch na dwóch, jasne, ale... Czyli Leona weszła pierwsza, stankowała tower zapewne. Tego zagranie od Tuki na bocie. Targamas znowu się zgubił, nie pierwszy raz tutaj na BO5 i to jest moim zdaniem takie, ja to miałem też kiedyś, przesadna pewność siebie. I... Ale to Caps musiał przecież spać, nie? On nie mógł całego tygodnia tak po prostu spędzić grając. Och, dobra... Chyba niekoniecznie dobra ta kotwica, bo Targama zaraz upadnie. Ten Azir próbuje postawić. Uratować. No właśnie, postawił. Kamilius jeszcze wchodzi dalej. No i widzisz, Kalistę tym razem przy ścianie. Rzuca 3 punkty. Aha, oj! Ale nie udało się nikogo zestunować i Kaboszar po prostu przecięty. Jest dusza smoka oceanicznego, atlantyckiego. Oj! Jezu, proszę bardzo! Asakenowi mówimy adieu. No i to by było na tyle. Ta teleportacja nie doszła do skutku. No, problemy Kejka. Patrick? To jest raczej... No dobra, robimy szybko tier listę graczy. Żebyś najlepszy. On jest taki bardziej stabilnym graczem, followuje, team player, raczej weak side. Raczej weak side, czasami też można... Stabilnie i do przodu. Zajął. Teraz Kaboszar, ale to Kamilius wzięty na celownik, on zbyt głęboko za liniami wroga, jednak z tym błyskiem będzie w stanie przeżyć, prawda? Nie podbije go Daisy, wchodzi nawet reinicjując, aczkolwiek w tej sytuacji team go musi uciekać, niby muszą opuścić. Wszyscy już skreślili K-Corp, ale się wydawało. 10 tysięcy golda przewagi. Są. Niesamowite, że oni jeszcze utrzymują się w tej rozgrywce. No nic na to nie wskazuje. My sobie już rozmawiamy, robimy tier listę graczy z Elite. Jeszcze na Shora mieli go. No właśnie. Smok starszy. I na nim. Flip na Elderze. Stary wstaje. Oj tak, trzeba będzie go położyć do spania z powrotem. Tak samo jak Cinkrofa, ten jednak z błyskiem ucieka. Kaboczar, zobacz na Leblanc. Myśleliśmy, czy jest dobra na Jaxa, czy nie, ale... A go praktycznie one-shotuje. Dokładnie. I Ragnar też goni. O nie! Kuba! Możliwości bitewne, jak przed chwilą, nie posiada. No jest ten speed push Leblanc denerwujący na pewno. No zobaczmy, tutaj kolejne wejście, próba obrony bazy. Ojej. Ragnar praktycznie upada, to Gia cały czas go trzyma przy życiu. O, za daleko jest Rzezu, czy on stracił rozum? Czy to będzie comeback? Bo jest w Gia, czy on cały czas obydwaj są w Gia! I cały czas walczą, jest ta Zonia! Ale nie, co robi Renekton? To kuj na plan, no dawaj tą Leblanc, coś wysadź! Wysadził! Jak on tam długo czekał, aż się sfrustrowałem, sorry, ale stoi w tej bazie, czeka na trzech przeciwników, aż będą mieli minus 0 HP. No właśnie. Jeden klawisz na klawiaturze. Jeden autosek, jeden kusek, jedno W do przodu, no wreszcie, spokojnie. No widać, Cinkrof nie w najlepszym humorze, już wstał od komputera, wie, że to jest... wie, że to już jest koniec. I jest pod ścianą? Mapy numer 3. Są pod ścianą. Są pod ścianą. Nie ma więcej. Nie można już się pomylić. Nie ma już miejsca na błąd. Tak jak to nie wyszło, to jest bardzo ciężko, bo zostaje ci tylko coś standardowego wziąć, żeby skoczyć przeciwnika. Ryzyk fizyk. I właśnie to mamy tutaj. Totalnie zmienili. No, jest Rise, Rare dżungli, wszystko early game. Wtedy była Zeri. I chyba właśnie Nautilus z nią.
który się sięga pokery, ale właśnie dzisiaj. Tak, to miało być to zagrożenie, o którym wspominałeś. Jest wejście. Jest gank, ale widzisz, o to chodzi. Na tyle. Nie da się tej Naili zgankować za bardzo. Jeszcze Kamilius nie żyje. Kamilius nie żyje, po prostu. Pasywka Naili tutaj działa, no i 2-3. Co to był za poroniony pomysł? Storm, który nasz trzech przeciwników trafił. Jeszcze lepszy ultimate, to cenny. Kamilius głęboko. Flash. No chyba Ale co? Kamiliu! 1200 z kolei. Zobacz, pierwszy swap już tutaj ma Kajsa. Szukałem czegoś na Ranktonie, ale no nie ma ulti, Kamoczar, nie ma ulti. I nie ma także flasha. Mogą być problemy. Zobacz, żołanie z ulti dobiega. Dobrze to wygląda, ten ultimate to cenny. Bardzo, zobacz, tutaj podchodzi, zrobuje. 15, o! I Cinkrów nie ma błysku. Nie ma flasha. Oj, on po prostu będzie martwy. Długi jest to proces egzekucji Cinkrofa. No, wytrzymałych postaci po stronie go i nie wiem, jak, czy on będzie mógł się przebić łatwo Tarkamas. No, Kamilius czegoś szuka, ale nie wiem, czy to nie zapali Kabocera, czy Kabocza złapał ich. Ale on jest wytrzymały, wskakuje tam, Jezu! Eliminacja i on teraz może z Tarkamasem się pojedynkować. To nie jest złe! Już dwie eliminacje dla tej Kajsy! Aczkolwiek w odpowiedzi walczy jeszcze Nilasakę, ma full HP. Cinkrow wchodzi i jest wejście od Jakuba, który zapewni walkę także nowo. Ale zobacz, jak wyrównałem 3-3 póki co. No, będzie 4-1, jedno zabójstwo przewagi dla K-Corp i tak naprawdę cały lead to jest na ich suporcie, a reszta jest tak troszeczkę porozdzielana po 1000 spośród. Wyciągnęli CPK. No. Kamilius tutaj łapie. Ale świetnie to kij i do tego podbicie dwóch przeciwników, Ragnar, gdzie są obrażenia od Rzezu. Tak jak mówisz, ale Ragnar, wytankował, ale K-Corp chce iść dalej, K-Corp się nie boi. I dlatego będą tego Ryza, widzisz, on na ostrzu noża cały czas... Ale teraz złapany, fatalna pozycja, co z tym flashem? Aczkolwiek to i tak nie zmieniło nic. On zabił ich flashem. On zabił ich flashem, flash zadaje obrażenia. Zadaje obrażenia w Sakena. To chyba nie jest jeszcze ten moment, w którym Kajsa może tak dobrze kajtować. Ona potrzebuje tej niewidki, co? Oj, 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 kto tutaj wskakuje. O nie! Krecia robota, Kamilius! Secret Agent Kamilius. Jezu, złapał jeszcze jednego. Wyhakował go z kombosa Tukujego. My wiemy, że wygramy tą trzecią mapę, jak będzie trzeba, to troszeczkę się jeszcze dogrzejemy przed finałem, co? Co on robił? No, to jest problem na... On zapomniał, że Naila jest melee. What? Oni nie są w stanie wyeliminować tego Sakena. No dobra, ale teraz Zinkrof, on się poświęci dla kolegi. Tarapatach, ten minus lekki Naili. Chcą tutaj walczyć pomimo braku Zinkrofa. To może Kabocza. Być błąd. Kabosar skakuje jest bardzo głęboko, ależ obrażenia. Jeden za jednym, jest nieźle. No dobra, ale poobijany jest nim go. A zobacz, Senat. Tsuki po prostu spadł. I na plecach jest Saken. Nie trafił. Saken wyeliminował tutaj kolejnego zawodnika Ragnera. Jeszcze może być ciężko, aczkolwiek... Ej, Jezu ma ulta. Pa. On tutaj leci po solo. Ale Cinkrow go baituje, zobacz, ale będzie właśnie... A, widzę. Kaliste! A, jednak nie! To jest wymiana jeden za jednego. Nie, bo Kaliste... On także upadnie, Kamilius. Senna nie miała ulti wcześniej. Gdyby Senna dała ulti, to Kaliste by nawet nie poległ w całej tej sytuacji. Senna bardzo wygrać na Kajsę. Ale czy tutaj te pierwsze poziomy o tym przesądziły? Zobacz, Kalista zapadł, ale oni nie mają obrażeń. Nie mają jak w ogóle zadawać tych obrażeń, to jest problem. Włącza shielda i ucieka. Rzezu atakuje, ale Cinkrow wchodzi coraz głębiej. Wydaje mi się, że ta Senna jest ogromny problem, bo nawet gdyby Kalista... Przegnaj. Kalista zero damage'a chyba zadał. Żeby ten mecz domknąć, dlatego także rozpoczynają Barona. Tutaj Linkas co najwyżej mógłby liczyć na jakiegoś steala. Jest dostępny błysk. Szuka, ale Saken przeszkadza. Czy da radę przepraszać przez Spita? Chyba nawet nie. Przestali atakować Barona. Potem go musieli, wiesz, dodać z powrotem. Przywracać. Przywrócony jest, no i niestety. Atakują wieżę. A było tak dobrze. I Zinkrow wzięty na celownik, ale to nie ma żadnego znaczenia. Próbuję, jeszcze ilość tak. Ale zobacz, Zinkrofa już nie ma. Kaposara też może tak nie być. Saken skakuje. Jaki obraz? Rozbija. To jest ten... Kaliste tutaj zdenerwowała przyczółkę. No, Saken odcięty od reszty swojej formacji. On się niecierpliwi. Zobacz, co robi Kalistę! Ale czy wyklika to wszystko Saken w takim razie? On błysk do przodu, to jest triple kill! Ale... Co tu się stało? Kalistę to przeżył! Mackę ośmiornicy, mackę. Z kuska dostała i obaj zawodnicy i double kill. Ładnie to wyglądało. Widać, że czuje się pewnie Kalistę na tej Naili i... No, działa to, działa. No niesamowite, żeby tak młody zawodnik z taką pewnością, brawurą, buńczucznością wręcz wchodził grając Nila, którą nie gra z... ogólnie po tym drafcie z Dolnej Alejki, no jest ten Czarwan.
z Dolnej Alejki. Proszę, proszę. Ciężko będzie na smokach, ciężko będzie na Heraldzie dla zespołu GO, bo Sivir nie jest zbyt użyteczny na początku gry. Chyba traci ale on jest życie. Po złej stronie dżungli, zawsze wyjduje botside. Czemu jest teraz topside? On się przeflaszował na głowę tu killa. Chciał, myślał, że jeden za jeden zrobi, ale Talia, ona nie ma obrażeń, ona nie ma W, ona nie ma CC jeszcze. Dobrze, dla K-Corp, ale tracą tylko Jasz. Kalistę też problem. No nie gadaj, że Sivir po prostu sobie tak wjeżdża. Ma cały czas, ale on oni cały czas walczą, oni to odwracają! I to jest nie! To jest double hit dla Kalistę! O, może niekoniecznie, bo Zezny zagrał to świetnie i jeszcze czeka na regen. Spotek będzie po prostu uciekał. Zobacz, jak zwroty akcji. Myśleliśmy, że Kalistę jest. Aha, no i Jezu, chyba nie ucieknie. I łapka. Tower. I jeszcze i łapka. Sam albo spotkałem na Soluki strzelbę, albo o nim słyszałem właśnie w takich warunkach. I dlatego zapytałem o tego Rakana, bo była taka możliwość, ale teraz Kaboszar przesiąknięty, zestunowany, podbity, związany. Łańcuch. Które wymieniłem. No cóż, w League of Legends mamy różnorodność, mamy wszechstronność i mamy Zinkrofa. Co? Jak on? On zasmajtował, a Herald... wyrzucił przez ścianę? Co tu się dzieje? Kto wygrywa tą walkę przede wszystkim? Dlaczego? Wygrywają widzowie. Tutaj było czterech zawodników Team Go, prawda? Widzimy, no że tak. Niedługo potem... 2-0, 2-0 ma tylko Santen. On jest dosyć tutaj silny. Saken z problemami. Targamas na flance, tu chuj bez flesza. Tyk jeden. Chyba nie ucieknie już z tego. Oni po prostu skupili się na Orianie. Nawet... Lekka raczej bezpieczny. I zobacz, na bocie też walka. Wszędzie jakaś akcja. Jezu, czy on wygrywa, czy może jednak Kalistę? Kto tutaj ma letal tempo? Kto ma więcej zaszczego? Gdzieś tam w momentach głowy przypomniałem sobie. Odnowiłem. Jak o tym wspomniałeś. Wspomnienia. Ale teraz odnowimy sytuację na smoku. Oddało Heraldo, ale smoku już nie chcą. Zobacz, Kamil szuka. Dobra ściana. Ragnar na flance. Dobra pozycja Kasante. Chodzi. Jest odbijają. Oj, Targamas z Kalistę nie mogą się ruszać. Właśnie, nie są w stanie ich wykończyć. To nie jest jeszcze ta Sivir. Oj, Lynkas upadnie! I Zinkrof ekipa do przodu! K-Corp, oni powinni zgarnąć tą walkę drużynową! Podwójna eliminacja ląduje na koncie Sakena! Przerwać recall i pogoni, tak jest. Talia biegnie ze ścianą, więc ta wieżka chyba za darmo nie będzie. Chociaż jest teleport Ragnera. Co tutaj zwycięży? Jak na razie dwóch na dwóch. Ragner w pełni siły. Ciekawe, musi wycofywać. Saken ma błysk, więc... Ragamas pomoże, jest jej Lynkas! Ależ bomba! Saken praktycznie upada na strzała! Ale nie, Targamas jest w stanie go osłonić. Co tu się dzieje? To jest zasłona dymna, oni puszczają środek. Och, jedna posesja. Podpalony. I Saken chyba za pomocą minionów przeciwnika finalnie wyeliminował. Kalistę próbuje. Co tu się dzieje? Jeszcze przetempował, ale to dobrze, że nie zdążył, bo Kalistę łapie solo polo. Co się dzieje na topie? Oni atakują wieżę drugiego poziomu. Jest tu Kaboszar z teleportacją. On dopiero co wrócił z bazy, kupił przedmioty. Szezu atakuje, ale nic nie wystrzela. To jest K-Corp, który wygrywa na każdym froncie. I Zinkrof tak blisko kolejnych finałów EMEA Masters. Co GO zrobiło? Oni i Baron! Całą grę grają idealnie, jak w zegarku! Jeszcze nie są gotowi, żeby w piątej mapie wygrywać. To nie jest to samo doświadczenie, jeszcze próbują, co graczy K-Corp. To tak w Zinkrofa to już nie wiecie. Zinkrof ma dobrą pozycję, żeby wejść, ale ulti od Lynkasa. Oho, walczy Team GO, ale jednak te portfele robią różnicę. Zinkrof za głęboko, aczkolwiek przeciwników tam musi być. Popatrz na to! Jednak nie tak głęboko. I Targamas, i Saken, i Kalistę do spółki. To jest triple kill! Czy oni lecą po koniec gry? Ta mobilność na jedni z Rakanem. Widziałeś, oni przez dwa ekrany nagle to się znaleźli. To Barona na Shora. Trudno będzie puszować na Marianę. Ale Zinkrof mówi co innego, zobacz. Och, oj, nie wskoczył. Jest Targamas. Aj, nie było follow-up od Sakena. Kaboszar jeszcze szuka, raczej nic z tego nie wyniknie. No, mogą przesadzić, szczególnie, że teleportacja flankująca jest na plecach Ragnar. Ma ulti do dyspozycji. Zegarek od Kaboszara, ale on wystarczy tylko na chwilę. Shadow dla Sivirki, to jest zawsze groźne. To jest zawsze groźne, kiedy Sivir kambokuje. Ile gier już takich skambokowała Sivir, gdzie jeden shutdown, drugi, nagle masz 3-4 itemy i... No, i wchodzi Ragnar! Ależ przebicie, podbicie Olaf! Tylko, że on traci teraz masę punktów zdrowia! Zinkrof próbuje skontrinicjować! Popatrz na Kalistę! Ależ on odkręca te nunchaki, o których mówiłeś! Targamas, Targamas z zegarkiem, teleportacja do bazy! Ojej, oni kupują czas! Oni kupują czas! Ile tam jest? 25 sekund, 30 do zawodników, którzy nie żyją! Zinkrof też goni, to jest koniec! To musi być koniec! Krzezu nie wróci do bazy! Nikt nie obroni, koniec! Oj, Saken chyba tymi łapkami zapewni wejście do wielkiego finału dla K-Corp. Teleportacja, Talia i czerwony side, który wreszcie wygrywa mapę.